pięciu koszykarzy, którzy w swoich karierach występowali po drugiej stronie barykady i do tego dwaj trenerzy, Igor Milicic oraz Dawid Dedek, o których z perspektywy lat można powiedzieć, że zamienili się miejscami. Mecz Anwilu Włocławek i AZS-u Koszalin miał wiele tekstów i dodatkowych smaczków. Gospodarze szybko zaznaczyli swoją przewagę i po pierwszej kwarcie prowadzili 19-11. Duża w tym zasługa skutecznego Dawida Jelinka, który w tej części spotkania rzucił 10 oczek. Dobra gra lidera Anwilu pobudziła jednak Czechów występujących w ekipie z Koszalina, Adama Pechaczka i Patryka Audą. Duet ten zdobył 14 z 21 punktów zespołu w drugiej kwarcie i do przerwy Anwil prowadził tylko 37-32. O ile w pierwszej połowie obie drużyny grały skutecznie, o tyle w drugiej mecz zamienił się w klincz. W koszykówce nastawionej przede wszystkim na twardą defensywę zdecydowanie lepiej czuli się włocławianie. Zabójcza strefa prowokowała Koszalinę do popełniania strat, a sygnał do ucieczki dał w ataku Fiodor Dmitriew. Rosjanin potrzebował minuty, aby trafić dwie trójki i po trzech kwartach Anwil wygrywał 50-40. Kibice, którzy przyjechali do hali mistrzów z Koszalina, z pewnością liczyli, że zawodnicy AZS-u odpowiedzą podobnym zagraniem. Rzeczywistość okazała się inna. Anwil złapał swój rytm i stopniowo powiększał przewagę. Punktowali Danilo Andziusić, Robert Skiwniewski czy wszędobylski Bartosz Diduszko, a Kevin Bristol dynamicznym wsadem ostatecznie podciął skrzydła drużynie gości. Anwil pokonał AZS 72-52, rozgrywając najlepsze spotkanie w defensywie w tym sezonie i nadal jest niepokonany w hali mistrzów. Licznik meczów bez porażki w domu wskazuje obecnie liczbę 11.